Więc tak, witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy. Dzisiaj pojechałem deuneksją w najgłębsze ostępy koreańskiej puszczy, żeby pokazać wam jak naprawdę wygląda produkcja koreańskiego AGD. Słuchajcie, jesteśmy w najgłębszych ostępach koreańskiej dżungli. I muszę wam pokazać coś, czego jeszcze nie widział świat. Jak powstają drzwi od waszych koreańskich lodówek. Nie słyszycie tego silnika samochodu, bo nie możemy ich spłoszyć. O! Tajemnica odkryta. Drzwi do koreańskich lodówek wyrastają w najgłębszych ostępach puszczy na bagnach. Tu widzimy je jeszcze w stadium larwalnym. Chyba śpią. Dzisiejszy odcinek będzie o kolejnym spierdyliona wcieleń o plakadeta generacji E, czyli Deu Nexi. Dorwałem jedną z najrzadszych wersji, czyli z nadwoziem trzydrzwiowym i prawie full opcją na Polskę. Ma klimatyzację i elektryczne szyby, także bez miękkiej gry. Pomyślcie, jaki to musiał być lans w latach 90. Nowiutkie Deu z klimą i elektrycznymi szybami. W czasach, gdy kupienie Poloneza Karo z listą wyposażenia kończącą się na kierownicy i przedniej szybie, oznaczało, że jest się człowiekiem sukcesu. Wróćmy do samego auta, będącego jednym z wielu wcieleń kadeta. Sama Nexia też występowała pod milionem marek. Witamy w świecie General Motors, gdzie marka samochodu to konstrukt społeczny, a win to rzecz nabita. No dobra, to drugie to nie. Tym już zajmowały się mi rasy w polskich szopach w latach 90. Piękne to były czasy, nie zapomnę ich nigdy. Nawet nie chodziłem jeszcze wtedy do przedszkola. Generalnie historia Nexi jest bardzo popierdolona i należy ją zaliczyć w poczet najbardziej bezużytecznej wiedzy, jaką możecie posiąść. Pozwólcie, że zmarnuję teraz kilka minut Waszego życia. Możecie już usunąć subskrypcję. Nawet powinniście, bo jest ich naprawdę za dużo. I ani się ważcie klikać lajków, bo wam podrzucę w nocy honkera do garażu. Ale dobra, starczy Pierdolenie od rzeczy. Więc z Nexją to było tak. Zaczęło się od tego, że Deu w 1986 rozpoczęło produkcję Kadeta ze zmienionymi znaczkami pod nazwą LeMao. Ale to nie był koniec inżynierii znaczkowej. To samo Deu, będące tak naprawdę Oplem, zależnie od rynku, mogło być też Pontiakiem, Pasportem albo Asuną. Serio. Na przykład marka Passport istniała tylko dla tego jednego samochodu. Poza tym to była sieć salonów z samochodami General Motors w Kanadzie. To tak jakby Golfa w Polsce sprzedawać pod marką Rowiński Weidemeyer. A było to tak, że General Motors sprowadzając koreańskiego kadeta do Kanady postanowiło użyć nazwy Passport Optima. I to było w 88. W 92 zmienili zdanie i Nexia stała się Asuną SE i GT. A Asuna to była marka wymyślona przez General Motors w 92 tylko w celu sprzedawania azjatyckich aut w Kanadzie. Sprzedawali pod nią na przykład Isuzu i Suzuki. Wiecie po co to zrobili? No nikt nie wie. Oni też. To miało być coś w rodzaju uzupełnienia oferty marki GEO względnie wewnątrzkoncernowej konkurencji. Bo GEO to też była marka General Motors, podlegająca pod Chevroleta. I też wymyślili ją sobie w 89, a usunęli w 97. Asuna miała gorzej. Zabili ją już po dwóch latach. Typowe General Motors jest typowe. Chyba nigdy nie słyszeli o czymś takim jak lojalność konsumentów względem marki, więc do dzisiaj losowo usuwają albo stwarzają kolejne. Ostatnio postanowili na przykład zabić ikonicznego dla Australii Holdena. Bo tak. Znaczy, nie bo tak. Wszystkie te idiotyzmy, o których wam teraz opowiedziałem, robili i robią, by wynik finansowy był lepszy dla udziałowców. Wiecie, ma być więcej kasy rok do roku, większy dochód. Nie przychód, dochód. Że było śmieszniej, Deule ma, względnie Nexia, nawet jako Deu miało z 10 w modelu, na przykład Racer, Pointer, Heaven albo Fantasy. Zasadniczo naklejano je chyba losowo. To nie koniec. Koreańcy w 94 zrobili facelift swojego kadeta, który został nazwany Cielo. Czy Cello, czy nie wiem, kurwa, jak to się czyta. To była właśnie ta neksja, jaką znamy z polskich dróg. Też, oczywiście, była sprzedawana pod milionem nazw. I teraz tak. U nas w Polsce oferowano to auto od 95 do 98 jako lokalny montaż. Znaczy, z tym montażem to jest Kek. Fury przypływały do Europy kompletne, po czym pracownicy z Polski rozkładali je na części w Słowenii i ładowali na pociągi jadące do Lublina, gdzie te auta były ponownie składane. Wszystko po to, by ominąć przepisy celne. Ta zabawa się skończyła, kiedy DUFSO wjechało na pełnej z lanosami, ale w Rumunii produkowano cielo w Elnexie do 2007 Myślicie, że to koniec życia koreańskiego kadeta? Gdzie tam? Deu już dawno wróciło do robienia lodówek i mikrofalówek, a w Uzbekistanie w 2008 wprowadzili Nexie 2. Tak, kolejną modernizację kadeta z lat 80. Tłukli to do 2016 roku, po drodze zmieniając markę na Chevrolet. Bo Deu w Uzbekistanie zmieniło się w Chevroleta i było produkowane przez większości państwowe przedsiębiorstwo z udziałami General Motors. Ale motoryzacja w Uzbekistanie to w ogóle jest temat na oddzielną opowieść. Wróćmy do Polski. W ciągu tych kilku lat obecności na naszym rynku sprzedano prawie 44 tysiące Nexi, z czego 41 tysięcy zmontowano w Lublinie. Ale zasadniczo to niespecjalnie się różnią od prawdziwych Koreańców. Przynajmniej nie w stopniu, który interesowałby kogokolwiek poza deu-onanistami. Teraz tak, spójrzmy prawdzie w oczy. Nexia była autem gorszym od Lanosa, przynajmniej w sensie obiektywnym, a jak pewnie pamiętacie, zjebałem go od góry do dołu. Na szczęście w dupie mam być obiektywnym i Nexi tak nie zrypie. Dlaczego? Bo jestem sentymentalnym grzybem. Ojciec kupił Nexję pod koniec lat 90. albo na początku 2000, już nie pamiętam. Mam do niej sentyment, opędziliśmy nią wszystkie wyjazdy na wakacje za dzieciaka. Panie, ile to wspomnień? Więc choćbym chciał, nie mogę jej tak zniszczyć i zaorać jak Lanosa. Nawet jeśli jest chujowa. To lecimy od początku, czyli wygląd. Mamy tu do czynienia z najbardziej bezsensownym, czyli trzydrzwiowym nadwoziem. Dłuższy i praktyczniejszy wariant pięciodrzwiowy był droższy zaledwie o 500 zł, więc mało kto decydował się na taką Nexię. W efekcie trzy drzwiówek już się praktycznie nie spotyka. Kupienie jednej graniczy z cudem, a taka jak tutaj to w ogóle był odlot. Nexia z pełnym wyposażeniem, taka jak tu, była prawie dwa razy droższa od bazowej. Nie wiem kto to kupił, przecież to kompletny bezsens. Za tyle dało się już kupić samochód, a nie Nexię. Najpopularniejsze w Polsce były oczywiście sedany. Ten typ nadwozia wówczas był niesamowicie modny. I właśnie sedana miał mój ojciec z rasowym spoilerem. Pamiętam jak go kupowaliśmy. Rodzice zabrali mnie ze sobą do komisu. Podczas oglądania uparłem się właśnie na zwieśniaczony egzemplarz ze spoilerem i jakimiś różowymi akcencikami. Cóż, no miałem 3 czy 4 lata, więc nie było dyskusji. Wiecie, kolorowy i w ogóle. Już za dzieciaka byłem upartym chujem. Do dziś ojciec mi wypomina, że przeze mnie koledzy w robocie się z niego śmiali, ale ja tam uwielbiałem ten spoiler. Myślałem, że przez to Nexia była szybka. No i wyglądała jak Subaru Impreza z Rally Championship, które grałem na pierwszym komputerze w domu. Swoją drogą, to całkiem udany był ten tył sedana, czego nie można powiedzieć o wersji hatchback. Tu jest średni, nudny, wręcz taki napuchnięty. Jakby ktoś bił tę Nexię łopatą. Ewidentnie zabrakło pomysłu. Za to front mi się podoba. Niby nie jest to jakiś przełom w designie, ale Koreańcy nieźle poprawili Opla. Zwłaszcza fajne są te, jakby wkurwione przednie lampy i pofalowana linia maski. Nawet wyszło im to odświeżenie frontu. Czy znajdziemy tu jakieś smaczki? No, tak średnio bym powiedział. Jest oznaczenie GLX, czyli o panie, jaka bogata wersja. Poza tym rasowe naklejki z lat 90. typu ABS, Airbag. To były takie czasy, że jak miałeś cokolwiek nowoczesnego, to na przykład na przełomie 80. i 90. producenci montowali ci na klapie jebitny napis katalizator. A potem w drugiej połowie 90. przynajmniej naklejali na tylnej szybie, żebyś mógł poczuć się lepiej. Hej, może mam jakąś tanią i gównianą koreańską wersję Oplas przed półtorej dekady, ale przynajmniej ma ABS i Airbag? Bo faktem jest też, że nie wszystkie neksje to miały. No i są też obowiązkowe owiewki Heko, ależ to był hit na przełomie mileniów. Co poza tym? Wspaniała jakość, którą widać już na zewnątrz. Na przykład, jak chcesz sobie otworzyć miejsca na mocowanie bagażnika dachowego, to możesz niechcący zdjąć całą listwę. Poza tym korozja. Tu akurat stosunkowo mało rozwinięta, ale Nexie korodowały jak głupie. Progi, błotniki, drzwi, wszystko. Prawdziwa koreańska blacha prosto z drzwi od lodówki. Dobra, zajrzyjmy do środka. Przywitają u nas najlepsze koreańskie materiały. Czytaj: Boczki drzwiowe, pomarszczone jak twarz stuletniego weterana wojny w Korei. Deska to, no, tego, no, wiecie, no. Ee, koreański Opel. <grywa> Czy muszę mówić coś więcej? Wystarczy, że nie jest odrażająca jak ta w Lanosie. To już osiągnięcie. Poza tym, nudna i plastikowa do bólu. No i ma kilka w miarę praktycznych półeczek. Ta pizzerka. Typowe dla tego okresu wzory ze szmat do podłogi. Ale trudno winić Deu, takie się wtedy robiło i to w większości popularnych marek. Konsola środkowa to kompletne nudy, no może poza przyciskiem prestiżu, czyli włączającym klimę. Tak to zupełny standard. No i panel, który może wydać się znajomy posiadaczom Karo Plusów, podobnie jak kratki nawiewu. Jedyną ciekawostką jest rozwiązanie dotyczące otwierania bagażnika i klapki od wlewu paliwa. Nie na kluczyk, nie przez wajchy, ale przez przyciski. To w miarę nietypowe. Ciekawe mogą być też mechaniczne podajniki pasów, czyli po prostu plastikowe wysięgniki. No i tylne popielniczki w formie krążków. I w sumie prawie pominąłem moje ulubione. Regulacje pochylenia siedziska. Odbywa się za pomocą takiej korbki jak od szyb w drzwiach. Coś pięknego. Porozmawiajmy teraz przez chwilę o jakości. Po pierwsze, wszystko tutaj jest z gówna i trzeszczy. Każdy element przypomina, że kupiłeś tanie auto. HIT to jest papierniczka, która otwiera się niekoniecznie w sposób zaplanowany przez projektantów. Przyciski też wydają paskudne dźwięki. Hitem, zwłaszcza są te od okien, umiejscowione na tunelu jakby przypadkiem, przypominają przyciski w starej komputerowej myszce. Co do miejsca z tyłu, no to niestety wersja 3-drzwiowa jest tam przeraźliwie ciasna. Pomimo słusznych rozmiarów samochodu, siedzenie za kierowcą, który ma 1,80 m z hakiem, to masakra. Żeby się dało wyżyć, to szofer musi mieć kolana na desce. To jest srogi niewypeł, nawet krótsze auto bywają o wiele wygodniejsze. Aczkolwiek chujowa tylna kanapa ma pewne zalety, na przykład bagażnik, który dzięki temu faktycznie jest w stanie cokolwiek pomieścić. Przejdźmy do mechaniki. Ta zasadniczo jest nieznacznie tylko zmienionym kadetem E, wręcz po prostu kadetem. Ma to swoje zalety, np. przykład dostępność i ceny części, które są naprawdę sensowne. Na przykład pompy wody od 80 zł, a porządnych firm już tak od około 120. Sprzęgło około 300 za luka. Poza tym, jak widzicie, większość gratów jest do wyboru do koloru i to kupując przez netę na Partsie. Czyli możecie idealnie dla obecnej sytuacji, bez wychodzenia z domu, kupić sobie graty i wymienić w garażu. Oczywiście nie tylko do Nexii, a polecam, bo zniżka na to bieda cały czas działa. A wracając do rzeczy, cóż to za silnik? 1.5 konstrukcji Oplas, tak zwanej rodziny 1. Wariant DOHC na papierze 90 koni mechanicznych. Oczywiście z wtryskiem wielopunktowym. Ogólnie kupując w Polsce Nexię, klient miał wybór jak z Fordem T. Mógł wybrać dowolny silnik pod warunkiem, że było to 1.5. Różniło się to tylko wersjami 8 i 16 zaworów. Co ciekawe, ten mocniejszy przyspieszał do setki według oficjalnych danych szybciej o zaledwie 30 sekundy. Nie mam pojęcia jak oni to zrobili, że różnica 15 koni mechanicznych dała tak mało. Brawo Deu. Swoją drogą popatrzcie jaki tu jest nielegalny napis. Klimatyzacja ma czynnik R134A. Unia Europejska już wypisuje mandacik. Napęd oczywiście naprzód, z pięciobiegową skrzynią manualną. Czy się psuje? Jeśli nie ma często wadliwego ABS, to prawie wcale. A poza tym, to w sumie po prostu nie jest źle. Nie ma tu jeszcze mowy o pancerności bardziej dopracowanego Lanosa, ale daleko też do gównianego Poloneza. Na przykład Nexia mojego ojca w sumie się nie psuła, a nie traktował jej zbyt dobrze. A jak się tym jeździ? Zacznijmy od foteli. Są zaskakująco wygodne i nawet mają jakieś trzymanie boczne. Ani za twarde, ani za miękkie. Pozycja za kierownicą, ustawienie pedałów, to wszystko też daje radę. Gorzej jest z pracą mechanizmów. Wszystko sprawia wrażenie, jakby było z kartonu i posklejane na ślinę. Na szczęście to tylko wrażenie, bo rzadko coś się urywa czy rozpierdala. Może poza wybierakiem w skrzyni. W tym egzemplarzu biegi wchodziły jak gówno, a pamiętam, że wojca Neksji pod koniec jej kariery nie dało się już ni chuj wrzucić któregokolwiek bez walenia w lewarek. Co do wyciszenia, no nie zaskoczę was, jeśli powiem, że jest marne. Wyjedziecie z miasta i już będzie dość głośno. Co do prowadzenia, no to niestety Nexia bardzo buja się w zakrętach i jest niepewna. Starczy lekka nierówność, by ją podbiło i zaczęła uciekać z toru jazdy. Ma to też pewne zalety. Bardzo dobrze wybiera dziury, co w Polsce lat 90. było ważniejsze od prowadzenia w zakrętach. Układ kierowniczy no, jest taki średni. Nie należy do superprecyzyjnych, ale no nie miał też specjalnych luzów i nie był jakiś bardzo gumowy. Osiągi bardzo średnie. Silnik o spale wkręca się na obroty, jest ogólnie jakiś taki chujowo nijaki i wjeździ i w brzmieniu. Nie czuć zrywu, który zdarza się nawet słabszym motorom. Podsumowując, Nexia to taki wóz z gatunku tanich, nudnych, wykonujących robotę i nic więcej. I przód wygląda nieźle, ale za to tył w wersji hatchback jest kompletnie zjebany. W tej też wersji jest nieco ciasno w środku, a do tego ogólnie Nexia nie jedzie, nie skręca, ale daje sobie radę z dziurami. Nie jebie się też specjalnie, łatwo ją naprawić i jest tania w utrzymaniu. W sensu nie miało tylko kupowanie jej doposażonej. Ogólnie idealne auto na polskie lata 90., choć obiektywnie chujowe. Ale mam sentyment do Nexii, więc i tak chciałbym mieć kiedyś sedana. Może zdążę, zanim wszystkie pojadą na wschód na części. Bo jak już dorwę, to byle nie zgniła i da się ją tanio utrzymać. A skoro o tym mowa, to przypominam o zniżce na hasło Motobieda w sklepie z częściami iPads. Wychodujecie sobie szczypiorek na cebuli, bo dostaniecie ten legendarny rabat, a do tego kupicie części nie wychodząc z domu, co obecnie ma znaczenie. Siedźcie w garażu i naprawiajcie graty. Nie szwendajcie się. To tyle na dzisiaj. Zapraszam na moje socjale, a sklep z naklejkami wróci, jak sytuacja w kraju pozwoli. Do zobaczenia za tydzień.